Także dzisiaj, proszę Państwa, już mamy 6 marca 2014 roku. No i gdy dzisiaj mamy, proszę Państwa, już 6 marca 2014 roku, tutaj na Pradze Południe, proszę Państwa, czy w ogóle w Warszawie, w katolickiej Polsce, a nic się nie zmienia, niewiele się zmieniło, no bo to jak 2000 lat już i ponad, mamy 2014 rok, proszę Państwa, Polska jest na linii, proszę Państwa, rzymsko-łacińskiej, czyli katolickiej, nieprawosławnej, która raczej gdzieś tam jest na wschodzie, no to zależy jak się patrzy, ale zawsze gdzieś na boku, jest z boku, tam jest prawosławie, tam jest Angloameryka Białystok, zresztą Angloameryka Białystok i Baciuszka i Cerkwie jest właśnie 185 km stąd. Wystarczy stąd przejechać się, proszę Państwa, 525 autobusem do centrum Warszawy, to Państwo wysiądziecie w centrum przy takim cokole i tam jest napisane do Ameryki tyle, do Londynu tyle i do ogólnie Anglo-Ameryki Białystok tyle, 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 proszę Państwa, 185 km. Także tutaj ani Anglia, ani Niemcy, ani USA. I tak, proszę Państwa, wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej miotają się o 6 stycznia, proszę Państwa, New York im w głowie. To znaczy co? Proszę Państwa, mapa USA i New York jest tam, New York. Także proszę Państwa, aż o tym musi śpiewać niemiecka piosenkarka Nina Hagen, która też nie była popularna, no wtedy, kiedy komunizm był, żył, był bardzo silny ten komunizm, a teraz to jest taki byle jaki, bo temu Putinowi to się nie chce, on jest, proszę Państwa, rozleniwiony, nawet niektórzy mówią tam o tych generałach u Putina, że ten jest wariat i w końcu Angela Merkel, proszę Państwa, zadzwoniła do Putina, to mu powiedziała, wiązkę mu posłała, czyś ci zwariował, czyś ty zwariował, przecież teraz to się nie opłaca wojen prowadzić, no bo jak zaczniesz tę wojnę, no to na ciebie wtedy będzie huzia na juzia, jak się zacznie trzecia wojna światowa, to i ty zginiesz, już nie będzie ni pokonanego, ni zwyciężonego. No to dobrze powiedziała ta Angela Merkel, przynajmniej jako taka, która, proszę Państwa, koło tej Ewangelii się kręci, proszę Państwa, Angela Merkel jest ewangeliczką. Ewangeliczką. Właśnie słyszą Państwo Angela Merkel, proszę Państwa, Talking Tom. Także możecie Państwo sobie to włączyć. Nina Hagen, Talking Tom, English Subtitles. To musicie, że to po angielsku, tak. Proszę Państwa, Nina Hagen tu się wypowiada, no ale tak jak mówię, dzwoniła o te staruchy, ta w zielonym, tamta starucha niepotrzebna i tutaj taka druga będzie jeszcze starucha, ubrana tak dokładnie, tak ładnie, proszę Państwa, a Nina Hagen, dresiarka, Państwo zobaczą, i nie gra tu żadnej porządnej kobiety, no bo po co ma być oszustką? O, jako ta, Państwo zobaczą. To jest jakaś katoliczka, albo może być i ewangeliczka. Aladdings, bo ona mówi, że narkotyki, to powiedzmy teraz poprawnie, narkotyki, no bo tu zaraz podchwyci tę naszą gadkę Radio Tok FM, które mówi matematyka, fizyka, polityka, propedeutyka. Wszystko źle, akcenty. I Nina Hagen ma tu rację. Także proszę Państwa, dzisiaj od rana w Radiu Tok FM znowu, że źle mówiła Janina Paradowska. Polityka, polityka, polityka. No jaka polityka? Przecież polityka, 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 polityka się mówi. Trzecia sylaba od końca jest akcentowana, proszę Państwa. I siedzi dziaduwa i siedzi. A tu Nina Hagen, Państwo zobaczą, dresiara Aladdings, bo ona mówi, że tak mówi jej syn i odchodzi od niej Aladdings i ona też odchodzi. Ona wstaje. Brawa są dla Niny Hagen. Ona wstaje, Państwo widzą i wychodzi. A tutaj, proszę Państwa, w Radiu Tok FM siedzą takie dziaduwy i one, no nie mają tego honoru, nawet nie ma komu poprawić. Także Pałac Kultury Stalina i Lenina. Także proszę Państwa, zapraszamy tutaj do YouTube.
naszymi własnymi palcami wypracowaliśmy, proszę Państwa, dla Państwa program wisiolandiaonyoutube.com, Elka Wiercielka on youtube.com, Singerella, proszę Państwa, Elka Pierdzielka, Felicja Boska przez WS, jak również na Facebooku, Elhof Art 2000, proszę Państwa. Także jeżeli pojedziemy do Indii, pojedziemy gdzieś, to nie na handel, tylko musimy współmodlić się z tymi ludźmi, którzy są przecież wspaniali, dobrzy, tak samo jak mówią o Arabach, że źli. Jacy oni źli? Arabowie normalnie to się modlą do Boga. Tylko są źli ludzie, którzy politycznie wykorzystują, proszę Państwa, a to to, a to tamto. Także Nina Hagen była, proszę Państwa, wszędzie. Moja siostra, ona była po całym świecie, jeździła, proszę Państwa, i wcale nie chciała być znana, jak, zwłaszcza, że jak śpiewała, proszę Państwa, różne takie piosenki, to mogłyby się one komunistom nie podobać. Także ona nawet pojechała do Murzynów, wcielała się w Murzynki, że ona chciała z nimi płakać. Jak to Biblia mówi, Ewangelia, płaczcie z płaczącymi, a weselcie się z weselącymi. Nie można, proszę Państwa, po swojemu, jak ten Mareczek. Trzeba nie to, że ludziom współczuć, ale z nimi pożyć troszeczkę. To jest tak po amerykańsku, że alkoholik pomaga alkoholikowi. Chory pomaga choremu. Także to jest też metoda, proszę Państwa, homeopatyczna, że dużą chorobę leczymy małą chorobę. Czyli, że trzeba płakać z płaczącymi, a śmiać się ze śmiejącymi się. Także, proszę Państwa, ten 49 rok naszej ery, no to apostołowie w Jeruzalem mieli, to mówiliśmy o tych spotkaniach, że to nie jest takie spotkanie jak dzisiaj, tylko powiedzieli, że wystrzegać się bałwochwalstwa, obrazów katolickich i nierządu i od krwi. Jeżeli tego się trzymacie, się bądźcie zdrowi i od krwi, czyli że od Noego, gdy ten, nie od Adama, od Noego, wtedy kiedy Noe po raz pierwszy mógł mięso jeść, Bóg zastrzegł, ale krew do ziemi, i to jest do dzisiaj, ale krew do ziemi, w XXI wieku, krew do ziemi.